formalnie ważne. Witam jeszcze raz wszystkich zebranych, witam pana wójta, pana radnego, witam wszystkich gości oczywiście i mieszkańców tamtu dalej. Proszę państwa, w dzisiejszym zebraniu będziemy dzielić fundusz sołecki, który został przydzielony na rok 2024. I fundusz sołecki na ten przyszły rok wygląda następująco. Fundusz sołecki 36 252 Rezerwa sołecka, tutaj nie wiem, czy pan wójt będzie się ustosunkowywał do tego, te 36 tysięcy w stosunku do ubiegłorocznych 44 tysięcy, to jest kwota, która została wyliczona według nowych reguł, zasad finansowania samorządu i z jakiegoś przelicznika tak to wygląda, że na Kazimna mieszkańca i ten przelicznik powoduje, że ta kwota wygląda tak, jak wygląda, 36 252 zł. Żeby wyrównać finanse tutaj nasze sołeckie do tej kwoty, która była w ubiegłym roku, to Rada podjęła? Nie, to był na wniosek, ja powiem, bo dlatego, że ja mam to pismo. To może oddam głos panu Jadowi Mercerowi. Jako prezes Stowarzyszenia Autystów zwróciłem się do wójta z pismem, żeby wyrównać daną sumę, które nam zabrano. Zabrano nam około 11 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego. No i wójt, i prosiłem pana wójta, żeby takie pismo było dostarczone przed zebranie wiejskie. I takie pismo otrzymał każdy sołtys. Każdy sołtys, i tu jest adresowane, bo każdy mówi tak, ale jest adresowane do Józef Mejzer, prezes Stowarzyszenia Sołtysów gminy Kozakowa i dany sołtys, który jest. Nie? I dlatego, że wójt nie dał całej rekompensaty, bo faktycznie są takie środki, jakie są. Ale każdemu sołectwu przydzieli około 5-6 tysięcy złotych więcej. Jest to dużo. Jest lepiej coś jak nic. Taka jest prawda, dzisiaj Kazimierz ma 8 tysięcy złotych, a miało 3 tysiące złotych. Ten w ogóle miało 4 tysiące, ma 10 tysięcy. Także nie ma różnicy. Jesteśmy zadowoleni, dlatego że to jest fundusz, możemy na spotkania integracyjne ten fundusz przeznaczyć. Nie muszą być w planach, to jest do dyspozycji sołtysa na takie spotkania integracyjne. I to jest bardzo dobre, ja wiem, że jak mieliśmy kiedyś 12-14 tysięcy, to dzisiaj mamy to 10 tysięcy, nie, bo ja uważam, że to wystarcza. I tak jest prawda. Ja będę walczył, bo jako prezes sołtysu będę... Dziękuję panu radnemu za udzielenie nam informacji. Także budżet na ten rok będzie zbliżony, na przyszły rok będzie zbliżony, będzie wynosił 34 252 zł. Ten będzie przybliżony taki sam jak 44 252 zł. Ale to jest rezerwa sołecka, 8 tysięcy. To nie jest ten fundusz inwestycyjny. Nie. To jest rezerwa sołecka. To jest rezerwa. To jest co innego. To jest rezerwa. Pan sołtys podał tutaj łączną kwotę rezerwy. Ja mówię o łącznej kwocie w stosunku do tego roku. Proszę państwa, będziemy się chcieli punkt naszego zebrania, to jest podział funduszu sołeckiego na przyszły rok. I przygotowałem sobie tutaj takie propozycje. Ja myślę, sekundkę, tak. Pozwólmy sobie usiąść, jest było zabiegło. Przygotowałem takie propozycje, które są zgodne ze statutem sołeckim. Podziału tego funduszu. Także w
zwrócili się do mnie młodzież piłkarska nasza o wsparcie w dziedzinie sportu i zabezpieczenia sprzętu sportowego. Więc proponowałbym zakup strojów sportowych dla powiedzmy 10 starszych i 10 dla młodzieży, spodenki i koszulki. Do tego piłki, do piłki nożnej, do kosza i do siatkówki. Tego sprzętu nie ma, każdy musi przychodzić na boisko ze swoją, a tak sprzęt ten będzie w magazynku przy boisku składowany do wykorzystania. I jak to tak? To jeszcze musimy ustalić, bo proponuję piłki, zaraz tutaj piłek proponowałem, proponuję, tak, piłka do siatkówki kosztuje 65 zł, piłka do kosza kosztuje 75 zł, piłka do nogi też 75 zł. Więc proponuję 3 piłki do nogi, 2 piłki do kosza i 2 piłki do siatkówki. Proszę? W porządku. No to myślę, że to tam na zastępstwo i tak dalej to powinno być. To możemy podsumować, co jest. Ja wystarczy na początek. Jeżeli mogę Panie Burmistrzu, można pomyśleć o piłkach, jeżeli chodzi o piłkę do nogi czy do kosza, o innych rozmiarach, czyli takie na luty, nie wiem, tam do 10 lat, a mniejsze. To jest mniejsze piłki. Dobrze. Panie sołtysie, mogę ja przerwać na chwileczkę, bo ja się chciałam dowiedzieć i mieszkańcy, bo ja czytałam to na Facebooku, te 3000, które każde sołectwo niby ma dać na namioty. Tak, tak. Dlaczego tak jest ustalone? Było spotkanie z... Niech pan posłucha. Myśmy za mojej kadencji były 2 namioty kupione i to potwierdzi pan radny i potwierdzą ludzie, którzy byli. 2 namioty. Były potem zabrane do PEKO, gdzie PEKO miało się nimi opiekować, miało robić remonty i coś, co tylko PEKO tylko bierze pieniądze za to, za wypożyczenie. No tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Dlaczego my mamy za wypożyczenie, jak to są nasze namioty? A może ja powiem na temat tych namiotów, bo było zebranie... Pozwolisz mi odpowiedzieć. Wszyscy wiemy, że te namioty są już no, mocno sfatygowane, dziurawe i tak dalej. I wymagałoby zakupić nowe. Na spotkaniu sołtysów z zarządem, panami wójtami, padła taka propozycja, że każde sołectwo kupuje dla siebie namiot. I gdzie one będą przechowywane, przepraszam? I tu jest jeszcze sprawa, nie sfinalizowana, bo prawdopodobnie w PEKO, ale my mamy magazynek, który stoi tam i nasz namiot może być składowany u nas. W suchym, bezpiecznym miejscu, więc nie ma problemu, żeby PEKO musiało na to, z tym, że pozostanie problem tego typu, że ten namiot trzeba będzie rozłożyć. Bo PEKO bierze za to pieniądze, to trzeba by się skrzyknąć, rozłożyć na imprezę. No to organizacyjnie trzeba by się do tego tematu odnieść. Także namiot nasz, sołectwa Kazimierz, możemy składować w naszym magazynku. Przygotować półeczkę i ten namiot tam będzie zabezpieczony. Jest to suche pomieszczenie, zamykane. A jaki koszt tego namiotu? Kwota tego namiotu, bo to ma być namiot, tak jak są te 2 małe, to ma być duży. Chyba 8-metrowy, nie wiem, jak mówię. 6 metrów, czy 8 metrów? 6 do 8, no taki długi pawilon. 2 do razem spięte takie, co są na dorzędkach, no taki gabarytów, żeby to było. No jest to według mnie
korzystne, bo to będzie całość. Jak wiemy, na dożynkach zawsze nam się na głowę woda lała, jak padało przez to połączenie. A to będzie jeden pawilon w całości, także będzie dach równo zakryty. No ale to jeszcze kwestia przechowywania i rozkładania, no to będziemy mogli przedyskutować na tym. W każdym razie jest propozycja zakupu. Czy ten namiot będziemy mieli u siebie, czy zdecydujemy się, żeby nam to ktoś rozkładał. No to wtedy trzeba będzie opłacać jeszcze koszty na rozkładanie. No ale to jest decyzja zebrania miejskiego już teraz. Możemy przegłosować i opcję rozkładania namiotu, kiedy będzie potrzeba, kto ma rozkładać, no to trzeba ustalić. Na razie mówię, że pieniądze są przeznaczone na zakup. Na zakup, a później tego weźmie, tak jak w tym roku na Jana, przepraszam bardzo, bo mnie teraz boli, na Jana były pożyczone namioty, myśmy przydzielili 500 zł za wypożyczenie namiotu. Nam naliczyli 900 zł. Czy 800. To nie szkodzi, ale naliczyli. Ale za nasze namioty, które nam dzieje. Nie powiem, jak należy. Ja się powiem, masz rację, słuchaj. Ale jeżeli przykładowo na tym zebraniu uchwalicie, że te namioty będą w sołectwie i tylko dla sołectwa i sołtys będzie rada sołectwa odpowiedzialna i to będzie w protokole, to nie ma możliwości, żeby PKO te namioty wzięło. No, dlatego, że 70% sołtysu nie wyraziło zgodę na tym spotkaniu, że te namioty mają być w PKO, bo nie mają gdzie magazynować. Ale jeżeli ktoś ma magazynować, to ja jestem za tym, żeby były w sołectwie. Będą to odnakowane, to będzie sołectwo Kazimierz, każdy sołectwo ten i to będą dwa namioty. Dlaczego żeśmy się zgodzili na te namioty? Dlatego żeśmy się zgodzili na te namioty, żeby to był zakup jednak dla wszystkich. To jest taniej. To 20-30% wychodzi taniej, jakby sołtysi sami sobie. Dlatego, że dzisiaj koszta przy zakupu, przywiezienia tych namiotów, to jest 200-300 zł. A tu będzie w całości, to będzie tylko około 20 namiotów, to przyjedzie samochód, przywiezie i to każdemu tam wyjdzie może po 20, po 30 zł. I to jest korzystne dla sołtysa, nie tak każdemu. Nie? Ale możemy i nawet lepsze, dlatego że my chcemy te namioty, to jak Jadzia mówi, żeby te namioty, żeby były trochę, bo to była taka dyskusja, jakie namioty. Ja uważam, że namioty powinny być trochę lepsze. Nawet to była taka propozycja po 900 zł. Ja mówię, kupimy takie byle co, że te namioty jeszcze nie trochę wiatru i połamie. Musi być to namiot stabilny, bo to jest wydatek jednorazowy. Niech on służy, no tak jak Jadzia mówi, 20 lat w tym sołectwie. Taka jest prawda. Bo sołtys będzie przekazywał drugiemu sołtysowi i on ma służyć dla nas. I tak tu kolega ma rację, bo po co mamy płacić dla PKO przykładowo tam 430 zł za rozłożenie, a te namioty to są 4 osoby, bo muszą być 4 osoby, bo to są na 4, tak? 4 osoby pociągną do góry i namioty są rozłożone. I pieniądze są w kieszeni. No, to jest moja propozycja, jest bardzo dobra. Nie? Ja jestem za to. Bo ja miałem też namioty, jak ja cię mówię, że nie mieli namioty, żeśmy wypowiedzieli te namioty poszły. Ale to były za grosze te namioty. To było po 100 zł. No ale te namioty teraz to są niebieskie, są z luzek. One są tak stare, jak ja byłam sołtysem. No tak, u niego też się zamieszczę, ale po prostu. Najwyższy czas je wymienić na takie, żeby spełniały swoje zadania. Ja w dwóch słowach, szanowni Państwo, bo to faktycznie dużo to opowiadamy. Temat tych namiotów. Faktycznie temat pojawił się przy okazji ostatniego zebrania spotkania sołtysów z wójtem gminy. Propozycja padła od jednego z sołtysów, aby dokonać takiego wspólnego zakupu i na czym miałoby to polegać. Ja się zgodzę oczywiście, że te niebieskie namioty, które dzisiaj mamy, one są już wieloletnie, pewnie około 15 lat one mają, no i w domu one są stworzone z jakiegoś materiału. Bo każdy materiał pod wpływem temperatury, tych wszystkich wydarzeń, pogody, no i generalnie użytkowania ulega jakiemuś zniszczeniu. I mimo tego, że są one tam naprawiane, reparowane, część z nich już się w ogóle nie nadaje do użytku, część jest połatana, no i wygląda to fatalnie. I przy okazji ostatnich chociażby dożynek, mieliśmy taką sytuację, gdzie musieliśmy się posiłkować, szanowni Państwo, namiotami wypożyczonymi z miasta Puck. No i zajeżdżamy na dożynkę, tam stoją namioty i miasto Puck napisane, więc no, nie tak to powinno wyglądać i stąd padła ta propozycja. Wstępnie na tym spotkaniu rozmawialiśmy o namiotach w rozmiarze 6-8 na 8,
to była taka wstępna propozycja, która oczywiście nie jest jeszcze jakby wiążąca. Propozycja miała być taka, że mamy to oczywiście wspólne, namioty w sensie wspólne takie, że w tych samych rozmiarach, w tym samym kolorze, na stałe byłby oczywiście logo gmina Kosatowo plus na rzepy odpinana nazwa miejscowości. Bo często zdarza się tak, że jedno sołectwo organizuje wydarzenie i pożycza namiot, no bo jeden jest za mało, tak? Więc aby wypożyczyć drugiego sołectwa, ściągamy napis, nie wiem, Kazimierz Obosty czy Kosatowo i na odwrót. I propozycja jest taka, że jeżeli Państwo wszyscy, a do tej pory wszystkie sołectwa taki wniosek faktycznie przyjęły na zebraniach tych, które już się odbyły, i propozycja jest taka, aby we wspólnym, jednym dużym zamówieniu gmina zrobi to zamówienie, no bo faktycznie wtedy przy założeniu, że będziemy mieć te 3, bo po 3 tysiące nam było, tak? Tak, po 3 tysiące. Czyli mamy to 30 tysięcy, no to jesteśmy w stanie dużo lepszą cenę jakby tutaj wynegocjować i może się okazać, że nie tych namiotów nie będzie 10, a może uda się kupić 15. I stąd taka propozycja, która się faktycznie spotkała z przychylnością wszystkich sołtysów i stąd dzisiaj ten wniosek. Tutaj jakby proszę się nie doszukiwać kwestii opłaty, nieopłaty, zniszczenia. Faktycznie dzisiaj PEKO kasuje, mówiąc kolokwialnie, za, bo one są jakby, namioty dzisiaj są na stanie spółki PEKO, a ta kwota, którą pobierają, to jest kwota jakby za przytrzymanie, za transport, za rozstawienie, potem za ich zmontowanie i odwiezienie z powrotem na bazę i na, za bieżące utrzymanie, czyli te oprawy, konserwacje, mycie, no bo generalnie każdy namiot po wydarzeniu musi zostać umyty, wyszorowany, bardzo często po tam połatany czy po koszyku. No mieliśmy ostatnie dni gminę Kosakowo, akurat przykład taki, to akurat nie był nasz namiot, a wypożyczony, gdzie podczas fajerwerku, przy tym ostatnim fajerwerku, te resztki części spadły na namiot i wypaliły w namiocie tam 6 czy 7 dziur. No to są takie sytuacje losowe i stąd ja uważam, faktycznie, no propozycja słuszna, będziemy mieć coś fajnego, stabilnego, mocnego i tylko tyle. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Sołtysie. Tutaj w zasadzie takie jedno pytanie, a też jeden komentarz, bo tutaj ja miałam okazję uczestniczyć w tym tygodniu na zebraniach miejskich, byłam w Mekelinkach, byłam w Dębą Burzu, byłam też po Burzu. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o Dębą Burzę, była przyjęta uchwała, jeżeli chodzi o namioty, w Mekelinkach też, ale po Burzu tam nie było takiej uchwały dotyczącej namiotów, więc jakby pytanie, czy po Burze właśnie się jakby wykluczyło z tego systemu, nie wejdzie z tą inwestycją 3000 zł. Więc jakby to jest pierwsze pytanie, a za chwileczkę będę miał. Już z tego co wiem, tam była kwestia faktycznie innego wniosku i te 3000 sołtys przeznaczy z rezerwy celowej, którą ma jakby dodatkowo. Aha, celowy. Tak. Aha, jasne. To jest tak dogadane. Nie było żadnej informacji na ten temat, więc dziękuję za wyjaśnienie. Natomiast jeżeli chodzi o to, że PEKO jakby serwisuje te namioty, rozkłada, składa, przewozi i tak dalej, to dla mnie jest jakby trochę to zaskakujące, bo PEKO to jest spółka gminna, która właściwie powinna w ramach zadań takich własnych, czyli jakby w ramach tego budżetu, który otrzymuje rokrocznie z budżetu gminy, czyli jakby z budżetu gminy są transferowane pieniążki na utrzymanie spółek komunalnych, które są w ramach gminy, czyli mamy spółkę PEKO, i mamy spółkę Kosakowo Sport i rokrocznie dostają budżet na wykonywanie zadań. Czyli jeżeli spółka na przykład Kosakowo Sport ma za zadanie właśnie zarządzać, administrować ośrodkiem sportowym w Kosakowie, czyli basenem i salą gimnastyczną, to oni to robią w ramach tych swoich zadań, bo są po prostu pracownikami tej spółki i to realizują. Więc jakby tu jest takie moje pytanie, właściwie taka duża wątpliwość, dlaczego PEKO, jeżeli wykonuje zadania takie o charakterze serwisującym, dlaczego ona bierze pieniądze za to? No właśnie za ten serwis. Ale dlaczego? Zadania powierzone spółce PEKO w ramach umowy powierzenia nie obejmują zadania polegające na utrzymaniu konserwacji namiotów. I tylko tyle. Tutaj jakby nie ma żadnego drugiego, trzeciego dna. Tak to po prostu zostało ustalone kilka lat temu. Tak to funkcjonuje, działa to sprawnie. Mamy nad tym pieczę, wiemy, wszystkie namioty są w jednym miejscu, jak cokolwiek się z nimi dzieje, wiemy, kto jest za to odpowiedzialny, odpowiedzialność spoczywa na spółce i tylko tyle. To rozumiem, że to jakby każde zadanie jest tak, można powiedzieć, na drobiazgowo rozpisane, że na przykład za serwisowanie, nie wiem, bramki tutaj na naszym boisku, to też jest taka pozycja w budżecie i te pieniążki, które przechodzą z budżetu w każde, do, każde zadanie, które nie spisuje się w umowie powierzenia zadań spółce, jest tak właśnie rozliczane. No to jest troszkę zaskakujące, muszę powiedzieć, bo widzę, że jakby są zadania podstawowe, a potem jakby są doliczone koszty, które się wydaje, że one są jakby w ramach tych zadań własnych. Tak? To tak jakby pan wójt ma
za zadanie reprezentowania na przykład gminy, a jeżeli pojedzie na przykład na jedno przedsięwzięcie więcej czy dwa, to wtedy dostanie dodatkową garę. Spółka innymi przepisami się rządzi, na innych zasadach funkcjonuje. Myślę, że tu nie ma co porównywać funkcjonariusza publicznego, jakim jest wójt czy zastępca, do tego, na jakich zasadach funkcjonuje spółka prawa handlowego. Tylko tyle. Dla mnie jest to bardziej zajmujące. To dziękuję bardzo za pytania. I czy możemy przejść w takim wypadku? No, jest jakiś głos, dyskusję? Ja mam jeszcze kwestię odnośnie namiotu. Ile razy w roku my jako Słowacy potrzebujemy takiego namiotu? My na Jawach potrzebujemy. Wydarzeń, czy to są dwa, czy trzy, czy cztery, czy dziesięć? Nie, znaczy na Jawach potrzebujemy i na, znaczy na Dożynki, ale tutaj jak gdzieś ziemniaka, bo tu też teraz jest wiata, więc już to zadaszenie było właśnie w tym celu postawione, żeby generować kosztów właśnie od PKO na rozkładanie nawet. I teraz mamy tą tutaj to zadaszenie, gdzie można imprezy plenerowe będzie robić, jak będzie to wydarzenie. Nie zamknięte, nie problem z wykończeniem. Na wolnym rynku, czyli poza PKO, wynajęcie namiotu będzie o wiele tańsze. Czyli nie będzie kosztowało 8 zł. I to trochę mnie szokuje, że na wydarzenie gminne, jakie są Dożynki, każdy z osób przynosi swój namiot zamiast w ramach obsługi tego gmina. Nie, nie ma namiotu Słowacki. To jest propozycja, która ma się pojawić, jeżeli Państwo wszyscy się decydujecie. Czyli aktualna Dożynka? Aktualne namioty są namiotami gminnymi, które są w spółce PEP. Tak? Spółka PEP jest ich nimi zagaduje i spółka PEP je rozstawia, składa, dowozi, przewozi na wydarzenia okazjonalne, czy takie te, które się wpisują na stałe kalendarz wydarzeń gminy Kosakowskiej. I tylko tyle. Na spotkaniu z sołtysami tłumaczenie, dlaczego wymienić namioty, po prostu są stare. Po prostu są stare i trzeba wymienić je na takie, które się będą nadawały do używania. Nie możemy z rezerwy pana sołtysa tych namiotów kupić, jeżeli już jest taka duża presja na ten namiot czy namioty, to nie możemy zrobić tak jak po górze. Czyli jakby tutaj mieszkańcy sobie zadecydują, na co by chcieli wydać cały fundusz sołecki, a namioty ja myślę, no z rezerwy, tak? Bo my jako mieszkańcy... Dobrze, ja myślę, dobrze, to przegłosujemy jedną rzecz. Przegłosujemy, czy kupujemy ten namiot, czy nie, a później ustalimy, czy z rezerwy, która w tej chwili jest 8 tysięcy, czy z funduszu. Tak? Bo przegłosujemy zakup, że kupujemy ten namiot, a ustalimy, bo chciałbym jeszcze dalej przedstawić na co... Podać następny punkt przynajmniej, a wtedy będziemy się zastanawiać. No dobrze, to zawieszamy tutaj te 3000 na namioty. Więc tak, stroje miałyby kosztować, stroje i piłki miałyby kosztować 2505 zł. To już nie dać. Pewnie, że tak. A nie lepiej po 11 kompletów? Niż proszę? Nie lepiej 11 kompletów, żeby była 11. Ma rację. A nie 10, jak pan proponował? Nie, a 20. No tak, 10 dla dorosłych i 10 tak. Dla dzieci, ale żeby było po 11. Żeby była to po prostu cała informacja. Znaczy po 11 i tak u nas, nie ma u nas drużyny, no staram się. Ciężko jest 5 czy 6 osób zebrać, a co dopiero 11. Z młodzieżą rozmawiam, to jak się zbierze. No jak się zbierze. Kurczci się ubiorą w te młodzieżowe, a grudzi te pytanie ten dla dorosłych. Wydarzenia takie na po 11. Ale tam można by zaznaczyć strój bramkarski też osoby, tak? Bo tam no dobrze, na razie generalnie stroje to jest i tak po 6 zawodników na razie z turniej. Turniej są już bardzo wysa. Udało mi się mobilizować 10 zawodników. Kolega. Ja mam gdzieś tam nazwisko, nie pamiętam. To tu będziesz wiedział. Ten kolega ostatni z głosów. Jak on ma nazwisko? No ten, co się ostatni zapisał, co Daniel do niego dzwonił.
Ten z Mostów kolega, który z wami gra zawsze. Nie, nie. Mostów czy z Mechelinek? Mechelin. No, z Mechelinek może, tak? No. No to jeden zawodnik do drużyny jest wpisany z Mechelinek. No. Taki, bo tak przepisy pozwalają, akurat regulamin. Na 10 na ten, który mi opuwartuje. Tak. Potrzebujecie wsparcia, no to mogę zająć. No ja wspominałem, że jest pani chętna do gry w piłkę nożną, ale chłopaki mówią, że oni mają sensu za brutalnie w tej grze. Z równouprawnieniem potraktować i mogłoby dojść do kontuzji na przykład. Ale na drugi. Panie Juli, to zaraz przyjdziemy do tego, temat jeszcze został mi temat też finanse, finansowanie naszego wojska. I sprawy sportowe jeszcze chciałbym też omawiać, bo są pewne tematy, które rozmawiałem z chłopakami, że może da się uruchomić tutaj u nas, bo deklarował się Oskar Schroeder i Daniel Kaszuba, że poprowadzą zajęcia z młodymi, ale to też trzeba jakoś sformalizować. Nie całkiem formalnie, tylko tak, że to jakaś grupa rodzicielska występuje, żeby to formalności są takie potworne, że była mała, tak? Żeby się z młodzieżą na przykład na boisku zajmować. Więc to by się musiały mamy włączyć i wtedy można by wyznaczymy terminy, bo tak żeśmy ustalali. Że ustalimy terminy, młodzież będzie przychodzić, która będzie chciała oczywiście na boiska. W określone dni będą wywieszone plakaty, a jak to się już wdroży trochę, to młodzież będzie biegała. Z tym, że są pewne formalności. Oczywiście ubezpieczenia takich zajęć, bo to wiadomo. Ktoś zarobki prowadzi, a coś się stanie, to jest jeszcze najgorzej. I dlatego, żeby podnieść bezpieczeństwo na tej naszej murawie, bo dochodziły do mnie takie zdania, że to boisko jest zbyt tam, te kępy takie, tej trawy są, że można sobie nogę skręcić i tak dalej. Rozmawiałem z tym panem, który zajmuje się naszymi boiskami i poprosiłem go, żeby wyszacował, ile by kosztowało, powiedzmy, przeszatkowanie, takie fachowe przeszatkowanie tej naszej murawy, tak? Przeszatkowanie, dosianie trawy. Trawę mam już kupioną 2 lata temu, bo tak planowałem to zrobić, ale to zawsze czegoś tam brakowało. Wyszacował te swoje prace na wyrównanie boiska, walcowanie, poszatkowanie na 2600 zł. Trawa już jest, więc to także to boisko do piłki nożnej. Panie sobie, ci co tutaj użytkują, to oni dla mnie pomagają? Tak, pan wójt, bo to 2000... Stamtąd też są pieniądze. Pani Jadwigo, 2500 zł na dzisiejsze wynajęcie firmy, to naprawdę są niewielkie pieniądze. Ale dlaczego my domy, jeżeli nasi chłopcy prawie że wcale nie użytkują tego, a użytkują to z Rumi czy skądś? Nie wiem, panie wójcie, czy w tym roku będziecie z Salezjanie wysłuchać do gminy o użyczenie? Aktualnie nie, bo nie wystąpią i prawdopodobnie nie wystąpią. Nasi chłopcy mieli w tych drużynach salezjańskich, mieli się opiekować, ale nic niestety z tego nie wyszło, bo tam są formalności, zapisy, jakieś opłaty. Oni chcieli, że tak, nie ma sprawy, bo tu proszę przyjść, będziemy ten nawet bezpłatnie, bez składek przyjmować nasze dzieci. No ale to jakoś okazało się, że tylko jeden młodzieniec chętny był, jedna mama chyba chciała wysyłać, ale to później i tak do Rumi. No. Jedna osoba tylko, no także nie było zainteresowania. Myślę, że jak to będzie na takiej zasadzie, że przyjdzie pan Daniel, czy
czy pan Oskar i poprowadzą te zajęcia, to jak młodzież zobaczy, to sama przybiegnie. Tylko, że tam też trzeba będzie formalności dopełnić takie, że rodzice tam ubezpieczą to dzieciaka już tam na od zajęć, tam od gry, no to trzeba by zobaczyć, że rodzice wyrażają zgodę i mają ubezpieczone dziecko na zajęcia takie, nie? I wtedy będą i zgodzili, wyrazili, mówię, zgodę, także musimy to sfinalizować i omówić, ustalić w jakie dni, o których godzinach i my się, jeżeli to zacznie.